Hej, cześć, witajcie moi drodzy, oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy Wiedźmin 3. I cóż, idziemy się naradzić już do wnętrza Kermoren. Dobra, okej, idziemy sobie powolutku. O, idzie sobie Triss. O, Vigi. O, proszę. Hjalmar jest. Fajnie, pięknie, dobra. Przypomina mi też trochę takiego, można powiedzieć, Zoltek. Przywiozłeś ze sobą warsztat? Pomyślałem. Dobry pomysł. Dzięki, Zoltek. Nie ma za co. Dobra, porozmawiamy później. Dobra, lecimy do środka, co nie? Nie ma czasu też za bardzo. Mam nadzieję, że ten gaz zadziała. O! Myszowór. Dobra. Widzę, że tu kurde... Nie pozwolimy jej zabrać! Dużo ludzi jest. Fajnie. Esker. Witaj, wilku. Dobra. Jestem ciekaw, jak będzie... Kurde, lagi. Jestem ciekaw jeszcze jednej rzeczy, jak będzie wyglądać ta bitwa. Co nie, w Kermoren. Z dzikim gonem. Ale to jeszcze tego bossa nie będziemy zabijać jeszcze. Jakbyśmy go zabili, to by byłoby koniec gry, to nie, a tak jeszcze będzie chyba multum misji jeszcze na pewno. Z kilkanaście misji Iluzja. Będzie na pewno. O! Witaj. Skoro mam dziś umrzeć, muszę odpowiednio dobrze wyglądać. Zostaw spokojnie. Paletkę. Co ona tu robi? Kobieta nakłada makijaż i... Cieszę się, że jest. Dobrze cię znów widzę. A tu tak, oj to. Nie ma tu wielu wygód, ale czuj się jakbyś. Ale przecież jej nie zapraszaliśmy, to co, czego ona tu przyszła? Kurnia, dobra, okej, wbijamy. Zbierz wszystkich, zaczynamy naradę. No nie! No, proszę już nie laguj się, gro. Jak zwykle powtarzam to w nieskończoność razy. Dziękuję, że jesteście. Uuu, ile tu jest! Przyjdą zabrać Cili, a my ich powstrzymamy. Skąd pewność, że Gon się zjawi? Zawsze wiedzą, gdzie się teleportowałam i błyskawicznie przenoszą się z miejsca na miejsce. Więc jaki jest plan? Będziemy napierniczać. Chyba to... Redin, król Gonu, jest pewny siebie i będzie chciał nas pokonać samym impetem uderzenia. Jeśli przejmiemy im... Stworzę nad twierdzą magiczną kopułę. Rozproszę ich... Jeśli rozproszą się w lesie, moglibyśmy zapolować na małe grupki. No to mamy pierwszego... ...ochotnika do wypadku. Ja jestem drugim. Dobry pomysł będzie. Próbował przedostać się w obręb chmurów przez portale nawigatorów. Na ten rodzaj magii nic nie poradzę, więc podczas wyprawy do lasu musicie znaleźć i pozamykać jak najwięcej przejść. Lambert zrobi dla nas pociski z dwimerytem. Pamiętasz jeszcze formułę? Jasne. Świetnie. Znak Irden też powinien zadziałać. Dodatkowo dam wam amulety. Kiedy je przełamiecie, staniecie się niewidzialni. Przynajmniej dopóki nie zaczniecie wykonywać gwałtownych ruchów. Pamiętajcie, że w czasie walki wróg będzie was widział. Prócz tego będzie można was wywęszyć lub usłyszeć. Więc jeśli natraficie na duży oddział, nie atakujcie. Dajcie znak Triss i otrzymacie wsparcie. Będę wypatrywała sygnałów. Gdy dacie mi znak, spuszczę... Najważniejsza jest właśnie Ciri. Pamiętajcie, że w tym wszystkim najważniejsza jest Ciri. To ją chce dostać Gon i musimy jej bronić za wszelką cenę. Co mam robić? Zostaniesz w twierdzy. Gdyby przedarli się do środka, wszyscy przyjdą ci z pomocą. Nie mam mowy. Potrafię o siebie zadbać. Nikt w to nie wątpi. Ale pamiętasz, co jest najważniejsze? Polowania na potwora? Wyczekiwanie na dogodną okazję.
Po naradzie dam ci amulet. Jeśli go użyjesz, w miejsce, w którym stoisz, spadnie kula ognia. To tak na wszelki wypadek. Dobra, teraz... Co jeszcze mamy za nadrzu? Skoro zamierzacie zapolować na gomi w lesie, to mógłbym przygotować wilcze doły w stylu niebieskich pasów. Czyli? Głębokie jak skurwysyn, z dnem na jednym czytanymi barami. Przywiozłem mahakamską mieszankę. Pali się jak cholera i przylepia do wszystkiego. Kurde, większa ta broń tego Zoltka niż on. A wiecie, że pod nogami macie zł. Jak przyjdzie co do czego, mógłbym otworzyć szczeliny w grudniu. Możemy wykorzystać laborator. Pamiętaj, że mamy ograniczone zasoby i niewiele czasu. Trzeba zdecydować, jakiej broni przede wszystkim. Racja. I w warsztacie, i w laboratorium możemy przygotować po jednej rzeczy. Kto potrzebuje dostępu do laboratorium? Zacząłem już przyrządzać eliksiry. Chciałbym dokończyć. Okej. Dobra. Ja mógłbym przygotować więcej wiedźmińskich pułapek, ale będę potrzebny. Kurde, nie wiem, którą wybrać. Eliksiry. Zawsze polegaliśmy na eliksirze. Pomówmy jeszcze o warsztacie. Chciałem naprawić wyłom w murze. Z drugiej strony... Odgruzować? Nie mówiłem ci? Parę lat... Przydałoby się też zamurować tę wyrwę, bo inaczej... Ojeju, dobra, niech będzie już to. Będziemy potrzebowali broni zdolnej przebić pancerz. Wiele więcej nie zdąży. Wszystko ustalone? Tak. Tak, ustalone. Mamy... Podsumujmy. Yennefer tworzy magiczną. Lambert i Geralt czekają w lesie. Triss wypatruje sygnał. Wszyscy pozostali czekają, aby odeprzeć tych nieprzyjaciół, którzy... Jeśli coś pójdzie nie tak, porzucamy zewnętrzny dziedziniec i cofamy się do twierdzy. Trochę ich jest tu, pamiętajcie, ale... Pamiętajcie, co jest najważniejsze. Ciri nie może dostać się w ręce Eredina. Teraz spójrzcie na plan twierdzy. Porozmawiamy o szczegółach. Kilka godzin później. Mam wrażenie, że przeoczyliśmy coś ważnego. Nie myślę o tym. Co udało się przygotować? Nie mieliśmy dużo czasu, więc niewiele. Nie. Tutaj masz eliksir. Martwi mnie, że mamy za mało mieczy z meteorytowej stali. Starczy dla wszystkich. Jele celfiej roboty. Głownia wykuta przez gnom. Dzięki za wszystko. Idę osiodłać konie. Przyjdź, gdyby... Dobra, okej. Dobra, jakie mogli mamy bronie? Czy mamy założone już tę broń? Nie, dobra, założymy sobie ją. Czy coś tu jeszcze mamy? Co poziom? Co? Co? What? Serio mamy taki poziom już? Nawet nie wiedziałem. Dobra, czekajcie, czy mogę tu coś jeszcze dodać? Mogę, fajnie. Trochę zużyję tych. Dobra, wszystko. Aha. Wywalimy sobie najgorszą broń, tylko nie wiem jaką. Chyba to. Dobra. Czekajcie, jeszcze tu wykuję. Tutaj? Nie, dalej chyba. Tutaj, o właśnie. Użyj, dobra. Chyba już idziemy. Dobra, wychodzimy sobie już na zewnątrz chyba. Czy wszystko mamy? Nie wiem. To my... Mi tylko zostało to do zrobienia. Fajnie, dobra. Dobra, wychodzimy sobie. Masz chwilę? Oho. Im chodzi o ciebie. Cokolwiek by... Mam siedzieć i czekać, gdy im...
Ten je... Nie to... Nawet gdy byłaś mała. Lubię, gdy się uśmiechasz. Chodź tu. Wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie w porządku. Tak jak ten mówił. Przy instalacji takiego, nie wiem, nie dodatku, tylko takiej chyba quest packa, co nie, w Gothiku trójce właśnie. Jest właśnie ten. Mi się wydaje, że coś tu nie będzie, coś tu będzie lipa, tak myślę, ale zobaczymy. A ten co wala? Co on, szermierku się bawi? Kozę zabi. O, to będzie dobry pomysł. Przy dodatku, przy instalowaniu chyba quest packa, mi się wydaje, do Gothika trójki właśnie było coś takiego właśnie. Każdy, kurczę, czeka na nich, na Eredina. Oho. Czyżby on tutaj... No nie! Zareagowało. Ido. Mi się wydaje, że tu coś nie pójdzie po planie. Po naszym planie. Dobra, spróbujemy tej walki w Kermorem, co nie? Tej bitwy, znaczy. Bariera taka w Gothiku dwójce, w jedynce i w trójce była. No. O, to fajnie. Fajna sprawa, powiem wam. Kurde. Wow. No serio, kurde, bariera tak jak w Gothiku, normalnie, identycznie. Dobra, nie śmiejmy się, bo tu będzie... Nie fajnie będzie zaraz, kurde, jak tu nas atakuje ten Eredin Jikigon. Chyba dobrze mówię. A mogę się mylić jeszcze. Ale nie, na 100% na pewno to będzie on, dobra. Jak to fajnie wygląda, powiem wam, tutaj, kurczę, przy Wiedźminie. Po wszystkim będę musiał pogratulować Yennefer. To zaklęcie, to naprawdę było coś. No jak to wygląda? Ale to widać. Ogary mogą cię wywęszyć. Staraj się do nich nie zbliżać. I pamiętaj, że w czasie walki będziesz widoczny. No. Swoją drogą, dobra robota z tymi petardami. Celuj dokładnie w portal. Nie mam już więcej dwimerytu. Yennefer mówiła, że znak Irden też może zamknąć szczeliny. Znak Irden. Chodźmy się przywitać. Oido! Powoli. Lepiej jeszcze chwilę zostać w ukryciu i dać Triss okazję, żeby się wykazała. Następnym razem daj mi w łeb, zanim zdenerwuję Merigo. Ale pięknie to zrobili. Wow. Wow. Szczerze? Boję się iść.
Wow, tutaj, dobra. Nie, żebym nie wierzył w to, będzie. Niedobrze, niedobrze. Pięknie. Kurde, skubany, mocny jestem. Co mam zrobić? Czekajcie. Nienawidzę portali. Oj, 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 dobra, idziemy sobie dalej. Teraz tu kolejny portal. No, dobrze mówi Geralt. Nienawidzę portali. Kurde, skubany, mocny jest ten. Nie, kurde, dobry jest, powiem wam jednak. Dobry jest ten wojownik. Dobry jest, powiem wam jednak. Kurczę byki, no wpierony. Chodźesz tu, głupio garze. No chodźesz tu. Co, boją się? Skurczy byki? Aj ty skurczy byku ty. Co tak słabo, kurdy? Co tak słabo? O nie! I po problemie. Oj, 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 niedobrze. Geralt, chodź! Patrz tam, przegrupowuję się. Widzisz dowódcę? Nazywa się Inlerit. Pamiętam go z czasów, gdy podróżowałem z Dzikim Golem. Siatrę, niewidzialność schodzi. A, co z Merigold? Zaraza. Czego wyszłaś stąd? Kurde, Ciri, miałaś siedzieć w środku, jak ja pamiętam. Miałaś czekać wewnątrz. Właśnie. Nie mogę cały czas się ukrywać. Natychmiast wracaj! Nie! Geralt dał sygnał z lasu. Siakrafy. O nie! No, kurde, Zoltek najlepszy. Dobry gościu. No pięknie. Pięknie to było. Wciśnij. Wow, co ja zrobiłem? Aj, shit. No nie. Nie! Co ty robisz? Ciri, uważaj na siebie! Spokojnie, damy radę. Czekajcie, czekajcie. Gdzie ja muszę wejść? Na dach! Kurde, gdzie ja idę? Czego ja tu wszedłem? Lol. Trzymaj się, Triss! Ciri, wracaj do twierdzy! Jeszcze jeden?
Dobra, okej. Wow! Dziki kon! Och, jak pięknie! O nie, o nie. Jak to fajnie wygląda. O, ho, ho, ho. Och, jak pięknie, wow. No nieźle. Kurde. Nieźle to sobie, kurde, zaplanowali tutaj. Wracamy. No tu jeszcze jeden, ej. Kurde no. Szybciej, szybciej, szybciej! Wow! Szybciej, 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 szybciej! Dobra, jesteśmy już... Kurde no! Nie zatrzymuj się! No! Ja pierdzielę, co ja zrobiłem? No po prostu epicko, no kurde no! Wychodź stąd! Ja pierdzielę, co ja zrobiłem? No po prostu epicko, no kurde! Ja pierdzielę. Czekajcie. Kurde. Dobra, jeszcze raz. Bo ja się kurde tu wpierdzieliłem w ten dół niepotrzebnie. Nareszcie Geralt znalazł Ciri na wyspie Mgieł, tam gdzie pozostawił ją elfi czarodziej. Nie było jednak czasu na drugie powitania, bowiem na wyspę dotarł dziki gon. Trzeba było uciekać. Więc Ciri teleportowała siebie i Geralta do Kermoren, gdzie czekali przyjaciele. Dobra, jeszcze raz. Mam nadzieję, że to po tym będzie już. A zaraz zobaczymy, zaraz. Mhm. Tak, dobra, okej. Szybciej, chłopca. Merigold, nie zatrzymujmy się! Wow, niedobrze. Wow, kurde. No nie, i znowu to samo. Dobra, jest. No, kurde, wbijaj tu. Jeju. Duży oddział zbliża się od strony lasu. Musimy zamknąć bramę. Zaraz przedostaną się do środka. Dobra. Och, jak pięknie. Och, jak pięknie, dobra. Wbijamy na górę szybciutko. Kurde, wypadł mnie stąd, okej? Już zamykam. Nie chciałbym ciebie
Już zamknąłem, dobra. Mam nadzieję, że nie wleźli. O nie. O nie. O nie. O nie. Dobre to było. Pięknie. Dobra. Radziłeś sobie bez mnie, prawda? No przyznaj. Lambert, przekręt, idziesz za nami! Musimy się wycofać! Yennefer słabnie! Już idziemy. Już jesteśmy, dobra. Okej. Uwaga! No nieźle. No. Portale można zamykać, dobra. Czekaj, ty. Kurde, nie to chciałem, tylko Igni. Dobra, już idziemy, spokojnie, kurde. Wow, co to było? Serio, serio. Wybuchła beczka, serio. Dobra, jeszcze raz się zajmiemy tym. Dobra, wiem. Ale z tym to było beka normalnie. Właśnie, uwaga tu. Dobra, wbijamy tu. Wow, kurczy byk. Nie to chciałem, fuck. A masz, dziadzie, ty. Oj, shit, nie udało mi się. Kurde, skurczybyku ty. No wrzesz, kurde. Dobra. Wszystko w porządku? Dziękuję. Gdyby nie wy, byłoby krucho. Musieliśmy się wycofać. Próbowali wejść przez główną bramę. I następnym razem im się uda. Co ze Skerem? Musimy się wycofać. Ma kłopoty. Idę do niego. Pamiętaj o kamieniu, który ci dałam. Oho. Czyżby pojedynek jeden na jednego? No to chyba jest sam dziki gon. Wow!
kurczy byk, mocny jest. Wow. Oj. Ale to było piękne. No nie. Widzisz? Też tak potrafię. A to... cóż to... Oj, nie w tą stronę, kurde no. Czy serio? Serio? Atakujesz mi dupę, ale zdaje się, że miałaś... Och, jak pięknie. Dziękuję. Musimy otworzyć im bramę. Dobra, wbijamy. Ja bym tu wolał może... Idziesz, Eskel, idziesz. Dobra, fajnie. Och, jak pięknie. No nie laguj się już, okej. Eskel otworzył bramę! Możemy się wycofać! Odwrót! Co ty tu robisz? Teraz to już bez znaczenia. Przechodzą przez szczeliny. Bomby dwimerytowe. Więcej znajdziecie w skrzyniach pod murami. Dobra. Okej. Stworzę prąd witalności. Musimy pozamykać portale. Ojej. Inaczej zginiemy. Kurde, skurczy byku ty. Wypadł mi stąd, okej? Szlak nie zaraz trafi do nich. Dobra, okej? Geralt! Nadchodzą od strony wyłomu zawoli! Ale tu jest! Ojej! Niedobrze. Kurde, co za skurczy byki. Dobra, pięknie. No kurde. No... Nie w tą stronę chciałem.
kurde. Kurde, chwila, muszę iść po ten. Chwila, bo tu coś mam. Mam, dobra. Chwila. Aha, mam tylko... Dobra. A gdzie jest ta druga? Tam jest gdzieś jeszcze. W którą stronę? Tutaj gdzieś? Wow. Spadłuwa mnie stąd, okej? Kurde no. No nie. Idę. Kurde, nie, padnę zaraz. Zaraz padnę, kurde. Ja też nie. Dobra, wycofuję się stąd. Już idę, chwila. No nie moja wina, kurde, że ich tyle jest. O nie. O nie. Nie. O nie. O kurde. Co się stało? What the fuck? Czego on? O kurde. Geralt! Gdzie on jest? Musimy... O nie! O nie! O kurde. O ku... O shit. Kurde, co nadrobiła? Zabraniam ci się narażać! Zawsze byłaś krnąbrnym dzieckiem. Uwielbiałem cię za to.
co ona tu robi? Hu! Wstąpiła w jakieś dziecko, kurde, jakieś takie straszne. Widzicie? Takiego... Nie wiem, jak to można powiedzieć. Taką siłę ma? Wow. Wow. Quiet, quiet, unsem, sen mord. Oj, 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 oj. Tak mi się wydaje, że to był najsmutniejsza scenka chyba w Wiedźminie, mi się wydaje. No. Przecież to była bliska osoba. Bardzo bliska. No niestety, naraził się też temu, tym naszym wrogom. Ja nie zdążyłam mu pomóc. To nie twoja wina. Nie powinnam była uciekać do Kermoren. Ale i tak by cię znalazł. Avalach jest słaby, ale żyje. Triss opatruje pozostałych. Prawie zabiłam was wszystkich. Szczerze mówiąc, to nie, ale... Żałuję, że nie potrafię płakać. Musimy przygotować pogrzeb Vesemira. Chodźcie.
Żaden Wiedźmin nie zmarł dotąd na własnym łóżku. Nie wiesz, jak to jest widzieć, jak umiera ktoś, kogo kochasz, przez ciebie. Wszyscy wiedzieliśmy, na co się piszemy. Tak. I uratowaliście mnie. Na jak długo? Tydzień? Miesiąc? Ukryjemy cię. Zatrzemy ślady. Nie. Nie będę już uciekać. Gdzie ona znowu poszła? Ta nasza Ciri. Dla tych, którzy zostali, śmierć nigdy nie powinna być ważniejsza niż życie. Pożegnajcie przyjaciela. Gdy skończycie, musimy się naradzić. To ten był ten elf Avalach. Dobrze, zakończone zadanie. Bitwa w Kermoren, dobra. Nie wiem, czy będzie mógł... Nie będę już oglądał tego, bo... Bo nie. Nie będzie oglądać tego, nie mam mowy nawet. Dobra. Dobra, idziemy jeszcze do tego Valacha. Pójdziemy do niego oczywiście. Zirael ma wielką moc. Dlaczego nikt nie uczył jej sprawowania nad nią kontroli? Wyobraź sobie, że ktoś jednak ją uczył. Jak widać, bez skutku. Chętnie pokłócę się. Nie mieliśmy okazji porozmawiać. Dziękuję za pomoc i za to, że opiekowałeś się Ciri. Później będzie czas na podziękowania. Teraz musimy zabrać stąd Zirael i ukryć ją, a potem zgromadzić większe siły. Do Kermoren przybyli wszyscy, na których mogliśmy liczyć. Dlatego trzeba poprosić o pomoc wrogów. Najlepszą bronią przeciw Gonowi jest magia, więc potrzebujemy czarodziejek. Mistrzyń magii. Masz na myśli Loże? Nie wiem, czy dobrze robię. Nie ufam Lorze, ale chyba nie mamy innego wyjścia. Rzeczywiście nie mamy. Zawarłam porozumienie z cesarzem. W zamian za pomoc członkini Loży dostaną amnestię i schronienie na terytorium Nilfgaardu. To będzie nasza karta przetargowa. Triss, chcę wyruszyć na poszukiwanie czarodziejek jeszcze dzisiaj. Pomożesz mi? Oczywiście. Mam nawet pomysł, jak zacząć. Gówno! Znowu zaczynacie układać plany i nikt mnie nie pyta o zdanie. Mam tego dosyć. Nie dam się nigdy wywieźć jak tobołek. Nie chcę siedzieć z założonymi rękami. Mam dosyć czekania i ukrywania się. Nie możesz się narażać. No właśnie, zrozum to wreszcie, dziewczyno. Nikt z was nie ma dosyć odwagi na przeciw zagrożeniu? Zrozum to. Jeśli sami nie zabijemy, w końcu zginiemy wszyscy. Gdzież ona znowu poszła, ta? Lepiej za nią pójdę. Zaczekaj, dziewczyna potrzebuje czasu. Trzeba pozwolić jej przejść przez żałobę. Potem jak najszybciej powinna rozpocząć trening panowania nad zdolnościami. Czy te nauki naprawdę są konieczne? Widziałeś, co zrobiła. Może być większym zagrożeniem niż Gon. Dobrze. Zostaniemy jeszcze trochę w twierdzy. Potem dołączymy do ciebie. Dobra, okej. Im wcześniej wyruszymy, tym lepiej. Do zobaczenia. Poziom 29, kolejny poziom. Kurde, jak szybko wbijam. No dobra. Otrzymano punkty doświadczenia 1000, zaraz kolejny poziom. Dobra. Chyba wyruszamy do innego. Ale to nie działa, rozumiesz? Zniechęciłaś się po 8 próbach.
To ile razy mam próbować? Tyle, ile będzie trzeba. Ale nic mi nie wychodzi. Potem do tego wrócimy. Z wahadłem też ci na początku nie wychodziło. O, Geralt, proszę cię. Wahadło przy tym to był spad. Więc w czym rzecz? A Valach mówi, że póki nie przestanę myśleć o bitwie, nic tego... Ale tak się składa, że jakoś nie w głowie mi małe kotki i budyń waniliowy. Co? Powiedz, jak ty to robisz? Co? Że choćby nie wiem, co się działo... Jest pewna stara metoda. Nauczył mnie jej Vesemir, a jego nauczył Barmin. Wyprowadzisz mnie w góry i każesz pić napar z szaleju? To pradawna metoda z keligijskich druidów. Zawsze działa. Co mam zrobić? Hej! Oszukujesz! Mięczak! Jeszcze zobaczymy! No czekam! Ja pierdzielę, serio. Oj. Ej, co jest? Nie, podnieś. Dobra. No po prostu beka jest, jeju, serio. Wow. Dobre, fajne to. Udło. Dobre. Wow, gdzie ona jest skubana? Wow. No nieźle. No, kurde. Nie w tą stronę chciałem trafić, kurde no. Ludzie. O, jak oberwał. Miałeś rację. To naprawdę działa. Dzięki. Zawsze do usług. A co teraz? Zobaczę, gdzie jest nasz ulubiony wiedzący. Widzicie, jak ją rozśmieszył Geralt. To był on fajny, to. Wyjątkowo powiem wam, rozśmieszyło mnie. Następnego poranka. Ojoj, ile tych filmików tutaj. Geralt, wstawaj. Co? Co się dzieje? Wstawaj, musimy ruszać. Konie już osiodłane. Ciri, ledwo świta. Dokąd chcesz jechać? Do Velen. Za parę dni na Łysej Górze będzie sabat czarownic. A wiesz, kto jest gościem honorowym? Osieć mnie. Nie wiem, oświeć mnie. Imlarit. Nie będzie lepszej okazji, żeby go dopaść. Skąd ci to w ogóle przyszło do głowy? Chcę pomścić Vesemira. Sabat. To idealna okazja. Imlarit będzie wśród swoich. Pijany i rozbawiony. Nie będzie się spodziewał ciosu.
Coś czuję, że Avalach nie pochwala tego pomysłu. A widzisz go tu gdzieś? Chodź, pogadamy po drodze. Zaczekaj, nim wyruszymy, musisz o czymś wiedzieć. Wiesz, że cesarzowi bardzo zależało. Yennefer wspominała. No właśnie. Chciał, żebyś do niego przyjechał. Czemu mi to mówisz? Bo to może być ostatni moment, jeśli chcesz zobaczyć. Myślisz, że powinnam jechać? Tak. To tylko rozmowa. Skąd wiesz? A jeśli by... Obiecał mi, że nie będzie się do niczego. Czyli powinnam jechać? W końcu to twój ojciec. Wyzima jest po drodze. Ruszamy? W drogę. Po bitwie w Kaer Morhen, która niemal zakończyła się śmiercią wszystkich obrońców, Ciri zaczęła myśleć o zemście na dowódcach Dzikiego Goru. Pewnej nocy obudziła Geralta i przekonała go do wyprawy do Velen. Ciri wiedziała, że na szczycie Łysej Góry spotka Imerita. Postanowiła go zabić. Odcinek będzie jednak niestety trochę trwał, ale cóż tam. Jakoś się zrenderuje ta godzina albo nawet więcej godziny. Okej, idziemy się spotkać z tym cesarzem. Król cesarz. Wasza cesarska mość, Geralt z Rivii i... Cirilla Fiona Ellen Rhiannon. Królowa Cintry, księżna Brugge i Duchessa na Soden. Dziedziczka Inis Ard Skellig i Inis Ann Skellig, suzerenka Atre i Apiar. O kurde! Co? Przyzwyczajaj się. Niedługo będą przed tobą klękać wszyscy od Nilfgaardu po Góry Smocze. Nie sądziłem, że dotrzymasz słowa, Wiedźminie. Zawsze dotrzymuję słowa. Zawsze dotrzymuję słowa. Ja też. Czas na zapłatę. Cóż to jest? Dobra, niech będzie już. Geralt? Dziesięć, dwadzieścia, trzydzieści, czterdzieści, pięćdziesiąt, sześćdziesiąt, siedemdziesiąt, osiemdziesiąt, dziewięćdziesiąt. I zaokrąglam do pełnej setki. To wszystko. Tu pokwitować. Proszę. Ty, wyjął i schował. No nieźle. A teraz wybacz. Chcę porozmawiać z córką. Tędy, panie. Miło cię widzieć. Witaj, generale. Mam nadzieję, że przeprawa przez Pontar nie sprawiła wam problemów. Nie. W takim razie pewnie przeprawiliście się brodem pod Banglean. Dobrze, że nie pojechaliście do Rindre. Tam ciągle jest gorąco. Radowid chce przełamać front zachodni. Ale nie ma szans. Nim księżniczka zostanie cesarzową, i tam zaprowadzimy porządek. Na pewno. Skoro już o tym mowa, jak się miewa nasza przyszła władczyni? No nie wiem. O, na pewno ma na tyle taktu, żeby nie...
Czyżby? Czyżby. Znasz kogoś, kto nie chciałby zostać cesarzem Nilfgaardu? Swoją drogą myślałem, że taki zaginiona córka największego władcy w dziejach kontynentu Prostaczkowie uwielbiają takie historie. Geralt, zabieramy się stąd. Miło cię widzieć. O ja takiego nie lubię. Na nas już czas. Wielka szkoda, że nie możecie zostać. A ja wręcz przeciwnie. I co? Jeśli mu się wydaje, że może mnie kupić, to się grubo myli. A propos, o co chodziło z tymi pieniędzmi? Cesarz ma ich sporo, nie widzę powodu, żebym miał się nimi podzielić. Od początku chodziło tylko o to? Nie. Dobrze wiesz, że zawsze chodzi. A wyglądało, że jednak o pieniądze. Tia... Skoro tak, to trzeba było ich nie. Nic już nie mów. Dobra. Czy będzie już koniec? Po bitwie w Kermoren, która nieomal zakończyła. Dobra, to już widziałem to. Kurde. Ciri zaczęła myśleć o zemście na dowódcach Dzikiego Gonu. Pewnej nocy obudziła Geralta i przekonała go do wyprawy do Vel. Ciri wiedziała, że na szczycie Łysej Góry spotka Innerita. Postanowiła go zabić. Mam nadzieję, że już nie będzie filmików. Znaczy, no, krótkich scenek. Znaczy, krótkich filmików, o. Ludzie nie ufają nie ludziom. Miasta często dochodzi do pogromów. Do pogromów na krasnoludach. Wow! O Jezu, tak myślałem, że będzie. No dobra. Troszeczkę będzie dłuższy odcinek. A co tam? Co tam się dzieje? Wow. Płyną sobie, płyną. Przed siebie. Oj, oj, oj. Czyżbyśmy... Słyszałam, jak we Wrońcach rozmawiali o tym miejscu. Dom pań lasów. Chłopi bali się tego miejsca, a Baron uważał, że panie lasu są bajką dla niegrzecznych dzieci. Swoją drogą, ciekawe co u niego. Odnalazł żonę i wyjechali gdzieś daleko. Z Anno. Szkoda. Skąd wiesz, o właśnie. Skąd wiesz, że Avalach mówił, że wszędzie na naszym świecie żyją stworzenia. Ponoć Eredin wysłał do nich im. Sądząc po liczbie uszu wiszących w lesie pod... Lubi przyjemności. Dobra. No właśnie, to się jeszcze zapytajmy. Przed wiekami było to święte miejsce druidów. Raz do roku odbywa się tu... Sporo. Dobra. Avalach jest dobrym nauczycielem. Dobra, idziemy już. Róbmy, co mamy do zrobienia. Musimy wejść na szczyt. Dobrze, moi drodzy. Ten odcinek chyba będzie najdłuższy ze wszystkich, ale mogę się mylić jeszcze. Cóż, moi drodzy, widzimy się oczywiście w kolejnym materiale. Cześć.